Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Hurgada, Egipt, gorąco każdemu kojarzy się z wakacjami. Na początek może taka mała anegdota, czemu Artur, kiedy zawsze wysiada z samolotu jako jeden z jedynych, bądź nawet jedyny, jest pytany o to, gdzie pracuje. Academic teacher, sir. Mówiąc całkiem poważnie, jesteśmy w miejscu, gdzie pewnego rodzaju tradycja przewrotów, niestety i konfrontacji, walki i zmian ma swoje miejsce. Mija trochę ponad dekadę od czasu, kiedy sporo ludzi podniosło najwyższą cenę. Swoją rolę odegrał egipski prezydent, swoją rolę odegrało wojsko, swoją rolę odegrało też bractwo muzułmańskie. Setki, tysiące najróżniejszych ofiar o najróżniejszej cenie, około 100 mundurowych policjantów i żołnierzy niestety zginęło. Mówi się, że około 1000 też pewnego rodzaju ofiar było po stronie bractwa muzułmańskiego, zarówno tych, którzy zostali aresztowani, zarówno tych, którzy zginęli. Ale tak naprawdę chodzi nam dzisiaj w tym wszystkim o coś innego. Bliski Wschód, dość specyficzna charakterystyka, można by delikatnie powiedzieć. Co tutaj w ogóle się działo, kiedy rozmawiamy z Egipcjaninami, tymi, brzydko mówiąc, prawdziwymi, nie tylko z resortów, bo właśnie na to też trzeba zwrócić uwagę. Resorty i wypoczynek to jedno, ulica to drugie. I podobnie właśnie jest i z narodami, i z rządami, ale o tym jeszcze za chwilę. O czym mówią Egipcjanie? No jedni, że dekadę temu bardzo dobrze się stało, inni, że stało się bardzo źle. To też udowadnia w pewien sposób, tak naprawdę, jak ci ludzie w swoich opiniach. I nie tylko oni, bo do tego tak naprawdę dzisiejszym nagraniem dążymy. Aby coś pokazać, że się wiele, wiele naprawdę pozmieniało. Ofiara, którą ponieśli, szkody na gospodarce wartej, przepraszam, na turystyce wartej 10 miliardów dolarów, bardzo mocno to wtedy odczuli. A należy przypomnieć, że to właśnie turystyka i kanał Suezki są dwoma chyba głównymi elementami zasilającymi gospodarkę tego pięknego na pewno kraju. Co się dzieje? Jak sami przyznają, przyjaciół mają przede wszystkim we Francji, przyjaciół mają w Stanach Zjednoczonych, ale przyjaciół mają także i w Rosji. Dla nas może to być dziwne, no ale to tylko i wyłącznie pokazuje, jak bardzo pragmatycznym są narodem, który w pewien sposób chce normalnie i spokojnie żyć, bo inflacja tutaj jest zdecydowanie jeszcze większa niż u nas. Ludzie tutaj są wykształceni wbrew temu, co niektóre mogłoby się wydawać. Uniwersytety, między innymi Aleksandria, ale także inne rejony Egiptu, wykształceni, ale także i świadomi. No i niejednokrotnie mieliśmy tutaj dość interesujące rozmowy, oczywiście, przy których musieliśmy być mocno ostrożni, ale zawsze pada jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego my jako Polska nie dogadujemy się z Rosją? No i pytanie, czy odpowiedź na to pytanie tak naprawdę jest clue całego problemu, bo być może ta odpowiedź, a właściwie rozwiązanie pewnych problemów leżą gdzieś indziej. Nie zapominajmy o tym, że obecny prezydent Egiptu chciał także z Rosją współpracować i potajemnie przekazać jej broń, co ujawnili, zdaje się, Amerykanie. No i myślę, że pora przejść do wniosków, do niektórych dość mocno nieoczywistych.
mam jedną odpowiedź wtedy na takie pytania, oczywiście daję ją tylko wobec osób, z którymi widzę, że mogę względnie logicznie porozmawiać i się nie poobrażają, zwłaszcza jeżeli na ten temat wchodzą same. Izrael. Jest to słowo, które tutaj wręcz jest pewnego rodzaju przekleństwem i też w pewien sposób tłumaczymy, chociaż może porównanie nie jest do końca adekwatne, ale tłumaczymy, co Rosja zrobiła przed II wojną światową, w jej trakcie. Wiele tak naprawdę elementów tutaj można było wspominać. No i oczywiście po samej wojnie, plus to, co się działo do wycofania wojsk rosyjskich i co się dzieje dzisiaj również związanych z agenturą oczywiście Federacji Rosyjskiej. Idąc, szanowni, w stronę wniosków. Jeden z pierwszych, społeczeństwa wszędzie są podzielone. Nie wszyscy myślą tak samo. I tak naprawdę drugi powiązany z pierwszym. Linia elit, linia rządów nigdy nie będzie do końca odzwierciedleniem tego, czego oczekuje naród. Stąd dużo większy wniosek tak naprawdę już się wysuwa, że nie chcę powiedzieć, że w polityce i dyplomacji przyszłości, ale tej, która ma być skuteczna, należy uwzględniać to, co obecnie ma na myśli rząd danego państwa, ale należy brać pod uwagę także to, jakie są społeczne nastroje, jakie są identyfikowalne, bądź nie, i dopiero trzeba to zdiagnozować, operacje informacyjne i psychologiczne stosowane na tym społeczeństwie. Jak do pewnych zmian może dojść. Nie obrażając oczywiście nikogo, myślę, że też pewnym przykładem do pewnych analiz i zastanawiania się może być chociażby przykład Słowacji. Mam tutaj na myśli oczywiście pewnego rodzaju proces zmiany, proces zwrotu. To, że dzisiaj udaje nam się na przykład na forum ONZ zebrać pewnych sojuszników, myśleć podobnie, głosować podobnie, nie jest sukcesem. To jest tylko jeden z małych etapów, który oczywiście przybliża nas do pewnych decyzji, które mniej lub bardziej oczywiście dla niektórych są wiążące, ale jednak świadczą o pewnego rodzaju jedności na arenie międzynarodowej. Ale podkreślam to bardzo mocno, należy brać pod uwagę właśnie, kto rządzi, kiedy i jakie wybory w danym kraju będą następować oraz brać pod uwagę wspomniane już wcześniej nastroje społeczne plus oczywiście te operacje wpływu, które są na ów społeczeństwa wywierane. Ostatni z zagranicznych przykładów to oczywiście cały proces związany z prawyborami prezydenckimi właśnie w Stanach Zjednoczonych. Zwróćcie Państwo uwagę, którzy kandydaci co mówią. Mówią o tym, że lepiej zabezpieczać Stany Zjednoczone przed Meksykiem, przed kartelami, przed narkotykami, przed całą tą formą przestępczości, a nie dawać priorytetu Ukrainie. I na miejscu takiego Władimira P. nie robiłbym nic innego, tylko właśnie na tym kierunku, może nic innego nie jest dobrym sformułowaniem, ale na pewno na tym kierunku bardzo mocno bym działał. Wspierając kartele, wspierając ich działalność, wspierając ich swoimi służbami, pomagając im w pewnych operacjach, oczywiście często albo i zawsze pod fałszywą flagą, ale właśnie, żeby na tym kierunku Stany Zjednoczone zaangażować tak, aby nie było chęci zarówno po stronie oczywiście rządzącej, jak i społecznej do udzielania pomocy Ukrainie. No i najważniejszy dla nas, przynajmniej wniosek całej tej naszej krótkiej rozprawki wideo z egipskiej ziemi. Ja wiem, że nasz resort spraw zagranicznych jest skupiony teraz tak naprawdę na innych problemach. Abstrahuję całkowicie od tego, kto zawinił, kto nie zawinił, czy ktoś ma iść do więzienia, czy nie. W tej chwili jest to dla mnie, przy tych rozważaniach przynajmniej, nieważne. Najważniejsze jest to, abyśmy pamiętali, że nie możemy prowadzić tylko i wyłącznie działań właśnie na szczeblu oficjalnym, rządowym, międzynarodowym, ale także skupić się na społeczeństwach danych państw. Dlaczego Egipcjanie zastanawiają się, czemu nie możemy się dogadać z Rosją? Chyba tutaj sporo mamy do zrobienia. Ktoś powie, za mało ludzi w dyplomacji. Wykorzystajmy dyplomację, ale wykorzystajmy także tych, którzy chętnie tej dyplomacji pomogą w prowadzeniu działań czysto informacyjno-edukacyjnych. Naprawdę nie musi tu być żadnego podstępu. Tłumaczyć, dlaczego, z kim, jakie relacje mamy, jakie mamy interesy narodowe, jakie mamy interesy, których na pewno nie porzucimy w celu zrealizowania jeszcze innych interesów. Tylko i wyłącznie przez takie działania będziemy skuteczni i mocni na arenie międzynarodowej. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku.
Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.